Proszę Państwa, to może trochę dłuższy będzie trochę film, jak na zaproszenie, ale jedna psychiatra właśnie przepisała, jakby powiedzieć. Mam nadzieję, że za to będzie się działa, żeby kobieta dokonała aborcji na swoim dziecku. Z powodu wad letalnych, które są zabronione w Polsce. Ta demonstracja się odbędzie z tego powodu, że psychiatrzy są, mówię, coraz bardziej zlewaczali. Ich po prostu, ich sumienie jest coraz bardziej gorsze. I co można by powiedzieć? I właśnie ci, którzy są przeciwko aborcji, powinni demonstrować przeciwko takim rzeczom. Tym, co będzie, jest następstwo. Następstwo cywilizacji śmierci, jak widzicie. Więc 27 lutego o godzinie 11 ulica Sobieskiego 9, szpital na Sobieskiego, będzie demonstracja przeciwko takim praktykom. Przeciwko psychiatrii i przeciwko aborcji. W szczególności przeciwko tej psychiatrze, która właśnie podpisała wyrok na dziecku. Tutaj trzeba jasno i na temat mówić. Oni to są zwyrodnialcy. Jak zamykają ludzi niepotrzebnie, to właśnie co robią z dziećmi? Zabijają. Doprowadzają do zabijania ludzkiego życia. Więc proszę Państwa, trzeba być na demonstracji. Więc zapraszam.